Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z. Żeby najgorzej zacząć ten wywiad, to musiałbym w tej chwili powiedzieć coś takiego. Mogłaby być moją córką. Ale nie zacznę tak, tylko pogadamy oczywiście jak artysta z artystą. Żadnego mędrkowania i ojcowania, bo właśnie to może ja się czegoś od niej nauczę, to bardziej sądzę. Bo jest taka sprawa, że moim gościem jest Julia Wieniawa. Cześć. Dzień dobry, Julka. Cześć. Dzień dobry. Bo to jest chyba takie najgorsze zaczęcie wywiadu, prawda, że mogłaby być moją córką. Bo tylko to od razu... wiesz, już kiedyś byłeś moim ojcem, pamiętasz to? W reklamie. W reklamie, więc... Pamiętam, że byłaś niegrzeczna. Nie ma w tym nic złego. Byłaś niegrzeczna. I uczyłaś mnie chyba mówienia lol, prawda? Coś takiego było. Nie pamiętam, myślę, że już nie używam tak często tych sformułowań, ale już bardzo lol nie mówisz. Tak, często, ale tak? Bardzo chętnie nauczy cię nowych rzeczy. Czego słuchaj, no, chcesz? Wiesz co, nie, bo ja już sobie myślę, że to było 3 lata temu, że mogłaś być wtedy w epoce lolowania, prawda? Natomiast ja wyrazem, który często powtarzam, to jest srał to pies. Srał to pies. Coś takiego srał to pies, czyli myślę sobie, że to, no, to też jakaś cenna wskazówka. Słuchaj, bo może powiedz mi, to stara babka w sumie jesteś, prawda? 27 no, lat. Stara, no, ale 21 oczko było, tak. Już jestem dorosła wszędzie, w Stanach też. Już wszystko tak, możesz, już prawda? Mogę pić alkohol, dokładnie. Słuchaj, właśnie, bo powiedz mi, czy masz w ogóle takie momenty, kiedy czujesz się staro? Czy to jest w ogóle możliwe, że możesz czuć... Szczerze mówiąc, tak, ze względu na to, że właśnie odkąd mogę pić alkohol, tego alkoholu nie pijam. Staram się wieść bardzo zdrowy tryb życia. Mam 15 suplementów, które rano zażywam jak babcia. Myślę, że więcej leków biorę niż moja mama i się śmieję, że rzeczywiście mam 21 lat, a troszkę tak się zachowuję jak stara babcia. Bo ale... nawet powiedziałaś, że kawy nie pijesz. Zaproponowałem ci kawę i też mi wyjechałaś z jakimś zagranicznym słowem. Tak, pijam matcha. Jest to japoński napój bogów, czyli sproszkowana zielona herbata, do której dodaję mleka kokosowego, roślinnego, bo takie zdrowsze. Unikam laktozy. Co, do którego japońskiego boga trzeba zadzwonić? Do jakiego szoguna, żeby zesłał taki napój? Możesz do mnie zadzwonić, ogarnę cię. Dobrze, czyli ogarnąć. Ale jednak sądziłem, że kurczę, macza, macho. Ja jestem trochę macho. No właśnie. Znaczy może i niespecjalnie, dobrze. Słuchaj, bo tak pomyślałem sobie, czyli zobacz, czyli na dobrą sprawę to, że tak wcześniej zaczęłaś karierę, to coś zostało ci w sumie odjęte i ty możesz czuć się staro z tego powodu, że jesteś taka młoda i że tak wcześniej musiałaś pracować, tak, prawda? No, że tak wcześniej musiałam się pozbyć tej beztroski trochę. I w piątki, soboty ja zazwyczaj pracuję, więc nie imprezuję. Ale to jest mój wybór i ten wybór uważam, że jest słuszny i cieszę się z tego, że mogę realizować swoje pasje, marzenia i pracować w zawodzie, o którym zawsze marzyłam. No i to jest chyba taki szybki kurs dojrzewania, który... No ale nie żal ci na przykład tego, że na przykład twoi równolatkowie w tej chwili, albo jeszcze nawet, wiesz, no wcześniej, no bo przecież zaczęłaś bardzo wcześnie pracować, o tym zaraz będziemy rozmawiać, no właśnie idą, wiesz, bankiety tak zwane, biforki i lejterki, czy jak to tam nazwać, a ty nie możesz. Afterki. I afterki, a lejterki, dobrze, przepraszam, tak, nie wiem, jak to się nazywa, no. Oczywiście czasem też imprezuję i staram się zachować w sobie tą dziecięcą radość i tą młodość, bo nie chcę teraz tutaj zgrywać jakiejś starej baby. Natomiast skupiam się bardzo na pracy, a jednak życie towarzyskie, sen i praca, no to tutaj trochę nie współgra. Czas masz, nie jest z gumy. Rozumiem, czyli masz tak trochę rozpisane jak Lewandowski, tak? Tak. Że tam dla snu, tam jakieś kulki mocy, coś tam. Słuchaj, ale powiedz mi, a bo właśnie twój debiut... sceniczny, znaczy nazwijmy taki, za który mogłaś wziąć pieniądze, prawda? Bo to już chyba twoja mama musiała podpisać umowę, a to ile miałaś lat? 14 lat miałam. To była Rodzinka.pl. Rodzinka.pl, dokładnie, czyli mówimy o serialu, ale taki sceniczny na przykład, mówi o deskach teatralnych, deskach... Prawdziwy debiut teatralny, za który wezmę pieniądze, to będzie dopiero w marcu. Będzie, bo mi chodziło o taki właśnie nawet taką mikroscenkę, wiesz, jakąś małą. No generalnie zaczynałam w Teatrze Roma jako już nawet 12-latka, nawet wcześniej. Zawsze chodziłam na różne zajęcia muzykalowe, taneczne, aktorskie, wokalne i co pół roku wystawialiśmy muzykale w teatrze, więc już zaczynałam na tych deskach teatralnych kiedyś. Ale taki debiut prawdziwy... W marcu będzie twój taki debiut, to tak, będzie prawdziwy debiut teatralny w Teatrze Komedia. Gram w spektaklu, w dramacie.
co prawda, mimo że jest to teatr komedia, będzie to dramat z lekkim zacięciem komediowym, spektakl pod tytułem Dom Lalki, część druga. Ja gram rolę Emi, czyli córkę głównej bohaterki, którą gra Warchulska. Oczywiście z nami jest również pan Janek Wieczorkowski, pani Maria Pakulnis, więc mam świetną obsadę skład, obok sobie, siebie. Bo chciałem się spytać o to takie wszystkie występy. Zastanawiam się, czy to było tak, że bo to jakby wynikało wszystko z twojej chęci i takiego, no bo czy też jest trochę, no że jednak tam ktoś musiał być, kto powiedział, dobra, córeczka, szykuj się, bo idziemy, wiesz, mama. Nie, czy to naprawdę było tak, że to ty się rwałaś, a oni bardziej na przykład, nie wiem, mama powstrzymywała, dobra, nie tak. Nie, to wszystko zawsze było moim marzeniem. To ja miałam parcie szkło, na szkło w swojej rodzinie. Nie no, żartuję, ale to były moje marzenia naprawdę od takiego wczesnego dzieciństwa. Pamiętam, że jak miałam 5 lat, to zapytałam mamę, mamo, dlaczego ci ludzie w tym filmie mają takie sukienki z dawnych lat? Ja też tak chcę, ja chcę na chwilę być razem z nimi, chcę się przenieść w czasie, a ona mówi, że no jeżeli chcesz się przenosić w czasie i stać się kimś innym, to musisz zostać aktorką. No i od tamtego momentu to było moim marzeniem numer jeden. Ale jednak właśnie to taki właśnie trochę, znaczy nie chcę tego, bo żeby nie było seksizmu, prawda, że jednak takie kobiety zobaczyła ciuch na trochę. No ale z drugiej strony, wiesz, ja zaprogramowałem być kowbojem, bo zobaczyłem piękny kapelusz i wiesz, kolty miał facet, więc pomyślałem sobie, że może. No kostium jest jednak 50% postaci. Absolutnie. Ja na przykład uwielbiam kostiumy i na przykład teraz właśnie w teatrze przez to, że będzie to spektakl opowiadający o tam przełomie XVIII-XIX wieku, no to kostiumy będą bardzo widoczne. Odwrotnie niż u Wegi, prawda? No tak. Tam jakby postać jest 80%, to jest jednak postać, a kostium to jest tylko 20%. Tak. Nie mam pytań w Radiu Z, Julia Bieniawa. Posłuchaj, bo chciałem się spytać o rodzinkę.pl. Jak ci się wchodziło do rodzinki.pl? No 12 lat miałaś, prawda? No 13. 13 lat. No to wiesz, już pełnoprofesjonalny plan, prawda? Czyli no nie ma żartów odtąd dotąd. Humory pana Karolaka, tu pani Kozuchowska. Szczególnie. Humory, no właśnie, pana Karolaka. Znane, prawda, na całym świecie. Ja pana Karolaka, czy Tomka, bardzo lubię. On ma dosyć ostre żarty i na początku, jako ta 13-14-latka, nie potrafiłam ich pojąć i byłam bardzo zestresowana w ogóle obecnością Tomka na planie, ale teraz już dorosłam, już rozumiem. Czyli już jesteś się w stanie mu posunąć, Tomek, przestań, albo tam, nie wiem, zjedz Snickersa lub też jakiś inny baton, nie reklamując, tak? Tak, tak. No, była to niesamowita przygoda i pierwszy mój dzień na planie był taki, że ja całą swoją pewność siebie zgubiłam, gdzieś zostawiłam chyba w domu, aż Patryk Joka, nasz reżyser, zapytał, że Julia, co się stało na castingu? Byłaś taka hop do przodu, a teraz gdzieś zostawiłaś swoją energię, bo to było dla mnie bardzo stresujące, bo no, to było moje marzenie. Ale bo wiesz, jak często ciebie obserwuję, czy nie wiem, na przykład widzę w wywiadach, czy jest coś takiego, znaczy widzą ciebie na ekranie, ale widzę jakby po prostu osoby, czasami masz wrażenie pewną siebie bardzo, tak? Bądź grającą pewną siebie, a często na przykład w wywiadach słyszę jednak tam młodą dziewczynę, która nawet czasami nie jest pewna gdzieś tam siebie, prawda, że także jesteś czasami rozdarta pomiędzy tymi dwoma Julkami, tak, prawda? Że, tak. Bo wszyscy raczej ciebie widzą taką pewną siebie babkę, która zawojowała cały świat od Instagram po media, wszystkie, prawda? Myślę, że też ta pewność siebie czasami grana jest pewnego rodzaju moją maską, która taką nawet ochronną maską, która mnie chroni przed tą krytyką, która z każdej strony do mnie płynie. No wiesz, mnie teraz bardzo wiele osób komentuje, opiniuje i bardzo łatwo jest, wiesz, kogoś tak skrytykować i mnie to dotknąć, mimo wszystko, tak? Dotyka. Ale czujesz, że ponosisz karę za to trochę, że nie wiem, że jesteś młoda, że tak dużo ciebie w różnych miejscach, prawda, że stworzyłaś taki wokół ciebie świat, prawda, no trochę też wyznawców, masz bardzo dużo ludzi tam na Instagramie, ile tam, 1 400 000, prawda? I że jakby, że bardzo chętnie ciebie ludzie krytykują przez to? Tak, i mi wypominają takie rzeczy, które moim zdaniem mimo wszystko na koniec dnia nie mają aż takiego znaczenia, czyli idź do szkoły, albo co to z ciebie za aktorka, jak w czym niby ona zagrała, po czym nagle jak wychodzi jakiś zwiastun filmu ze mną, to ktoś pisze, znowu Wieniawa, ona we wszystkim musi grać i wiesz, no, a gdzie jest ten środek, gdzie jest ta prawda. Ja się staram być uodporniona na tą krytykę, bo ona niestety będzie zawsze proporcjonalnie duża, jak w zależności od popularności. No i większy będzie zasięg, no to jest jasne, no, wiesz, no. Ale no trzeba się z tym zmierzyć, ja wiem, że na tym to polega i trochę z tym się to wiąże. Słuchaj, chciałem, żebyś dokończyła zdanie. Patryk Wega to? Jeden
jeden z ojców mojego sukcesu. A jak wiadomo, ojców sukcesu jest wielu. No właśnie, ale teraz poczekaj, bo jest ten ojciec, a drugi ojciec. Jeszcze już paru ojców miałaś, tak, sukcesu. Jest już paru, jeszcze drugi Patryk Joka, właśnie, no właśnie, z rodzinki.pl. Jest oczywiście też, są moi ojcowie prawdziwi. Wszyscy, mam generalnie bardzo... No jest jeszcze ojciec Bogusław Linda, prawda? Ojciec który Bogusław, był, Linda, Bogusław Linda, tak. No więc jakim ojcem był Bogusław Linda? Bo mówię o kobietach mafii w tym wypadku. Surowym. Czyli... Dostałam w ryj od niego raz. No tak, to pamiętam. Oczywiście było to jakoś tak bardziej zagrane. No nie daj Boże, że cię trafił. Nie, nie. Mieliśmy sceny kaskaderskie. W ogóle bardzo lubię pana Bogusława Lindę. Zawsze chciałam go poznać, a już nawet nie marzyłam o tym, że z nim zagram. Także był to fajny debiut, bo to w sumie był mój debiut filmowy na dużym ekranie. Udzielił ci jakichś rad Bogusławowych? On w ogóle, tak mogę tak prywatnie powiedzieć, no tylko nie mów nikomu. Tak, nie powiedział. On jest takim człowiekiem bardzo skromnym i takim nawet nie jakiś gadatliwym. Nie jest to taka gwiazda, która wchodzi i się panoszy, tylko jest bardzo taki, że trzeba samemu go zagadać, zaczepić. Żeby no jaki miałeś sposób? Jak zagadałeś do swojego ojca filmowego oczywiście, do Bogusia? Bogusława, przepraszam. Oj. To Boguś nie wszyscy mogą. Na obiad. Rzadko z nim sobie porozmawiałam, albo mówiłam, a może przegadamy tekst i przy okazji jakoś tam się rozmowa rozwinęła. Nie no, bardzo, bardzo go polubiłam i pamiętam, że na premierze podszedł do mnie po jednym prosecco i mówi: Julia, jak ty świetnie zagrałaś, gratuluję. I to było takie piękne, się otworzył wreszcie do mnie. Rozumiem, że tajemnicą jest to prosecco, kurczę, dlatego, że ja Bogusława Lindę chcę zaprosić do swojego programu od roku, od dwóch, nawet psy trzy mi w tym nie pomogły i to, że ja sam miałem psa, natomiast widzę, że chyba trzeba mu butelkę prosecco wysłać wobec tego i wtedy przyjdzie na rozmowę. Myślę, że każdy po butelce prosecco zawsze bardziej otwarty. Nie mam pytań w Radiu Z. Słuchaj, a powiedz mi, Julka, czy często, nie wiem, wypominają ci na przykład brak wykształcenia aktorskiego? Czy są, wielu masz takich, nazwijmy to, szeryfów, którzy ci mówią, co powinnaś i co powinnaś skończyć i że dobry aktor to ma stempelek, masz? Ale rzeczywiście, wszyscy najchętniej by mówili mi, co mam robić i jaką drogą powinnam iść, ale staram się iść swoją ścieżką. Szkoły teatralnej nie demonizuję i nie deprymuję i tak dalej. Bardzo chciałabym do niej pójść kiedyś, jak znajdę tylko czas, bo jak już tam pójdę, to chciałabym oddać siebie całą, a nie robić to pod publiczkę. Zrobisz karierę i w wieku 50 lat pójdziesz do szkoły aktorskiej. Słuchaj, to jest mój pomysł, wiesz? Nie, po prostu teraz tak naprawdę, no przede mną Taniec z Gwiazdami, to już powiem premierowo tak naprawdę u ciebie. Przede mną 3 premiery filmowe. Bardzo dużo się dzieje też. Słuchaj, podobno tak o stawkę zażądałaś Tańcu z Gwiazdami, że właściwie na dorosłe będziesz tylko ty i maserak. I już na nikogo innego. Więc tak, już z góry podobno założę. Słyszałem, że Nina Terentiew miała nawet sprzedać już kryształową kulę, przepraszam, kryształową kulę, tak. Żeby było ciebie ją stać na ciebie. Tak, podobno w umowie mam w ogóle podpisane, że mam wygraną już w kieszeni. No nie jest to prawda, niestety. Ale opowiedz mi właśnie o tym, dlaczego tak często może, nie wiem, irytować, na przykład co po niektórych mówię, bo gdzieś tam musisz być jakoś bardzo dzielna, że na przykład, no nie wiem, jakby tańczysz, to ona nie tańczy, bo nie jest tancerką, grasz, nie jest aktorką, bo nie ma papierka. Właściwie na dobrą sprawę, już wiadomo sami, że nie zawsze ten papierek jest potrzebny, prawda? No tak, czy to w ogóle do tego, co chciałam dążyć, ale troszkę się zgubiłam. Mów. Jest to, że no wiesz, za chwilę show biznesowo, no nie będzie mi się chciało robić więcej, no bo co? No po Tańcu z Gwiazdami już byłam w tylu okładkach i tak dalej, już naprawdę polubiłam to, już mam przesyt tego i myślę, że po tańcu pójdę do szkoły, będę chciała sobie zrobić przerwę, na pewno taką medialną. Pracować zawsze mogę w filmie, w serialach i tak dalej, ale taką medialną przerwę potrzebuje moja dusza, moje ciało i to będzie, myślę, idealny moment, żeby do tej szkoły się przygotować, do niej pójść i z niej jak najwięcej wyciągnąć. Ale Julka, zastanawiasz sobie teraz, co to by było, gdybyś ty tam poszła i stanęła przed tą komisją aktorów, wiesz, już jakby z dorobkiem filmów, które masz, kolejnych, którymi kręcisz i nagle nic nowego nie zdajesz. Ale to jest bardzo możliwe. Ja jestem nawet na to przygotowana, no bo
już mogą powiedzieć, że co ty, kobieto, tutaj robisz? Jak masz ochotę na szkołę, to sobie rób eksternistycznie. Ale ja po prostu powiedziałabym, ej, przyszłam się uczyć, bo szanuję was, szanuję tą szkołę, szanuję tych nauczycieli, tych wychowawców i chciałabym po prostu coś z tej szkoły wynieść dla siebie. Jestem bardzo młoda i uważam, że przede mną jeszcze wiele. Dlaczego miałabym nie iść do szkoły? Słuchaj, a powiedz mi, ale czasami też bywa, że przecież podsyczasz... Podsycasz zainteresowanie sobą, bo też myślę sobie, że z jednej strony, wiesz co, ten hejt bardzo często się bierze z tego, że no jednak, żeby podtrzymać jakieś zainteresowanie, prawda, czy mówię, że wiesz, Instagram, szczególnie, prawda, w przypadku pięknej dziewczyny, jest takim, no to tak działa obosiecznie, prawda, z jednej strony masz grupę, która będzie śledziła ciebie, ale też będzie zawsze jakaś taka grupa, która będzie poirytowana tym, że zrobiłaś sobie zdjęcie pod palmą i tak dalej, prawda, no musisz się sobie zdawać z tym sprawę, że tak nie wygląda życie szarej, prawda, tam dwudziestoparolatki w naszym kraju, prawda? Ale lubię swoje życie i nie narzekam. Nie zamieniłabym swojego życia na żadne inne, cokolwiek by się działo i bardzo staram się być wdzięczna za każdy dzień i za to, co dostałam od losu i wiem, że w tym wszystkim jest oczywiście dużo talentu, czy pracy, czy czegoś, ale głównie szczęścia i jakby nie oszukujmy się. Natomiast krytyka zazwyczaj pada od osób, które są nieszczęśliwe i takim osobom należy współczuć i ja zawsze staram się na hejt odpowiadać jakąś pozytywną energią, bo to jest jedyna broń. Ale masz jakiś swój wewnętrzny sposób, na przykład na, nie wiem, powiedzmy, zrelaksowanie się albo odcięcie się od tego, jak tak. Na przykład wyjątkowo jest, jaki masz ciężki dzień, bo wyobrażam sobie, no, że bywają, no, z racji, jak prawda, oceny. No, zresztą ja pamiętam swoje też początki, też nie mogłem się z tym pogodzić, co prawda, a mimo że to był dopiero, wiesz, czas, kiedy listy po prostu przychodziły do redakcji, zdejmijcie tego idiota, albo po co ten kretyn się pojawił i tak dalej, no pamiętam takie Jezus. Listy, wiesz, no ale to było tylko to, prawda, tak. Tylko, no bo teraz sobie wyobrażam, co to jest sieć. To jaki jest twój sposób na taki, powiedzmy, wiesz, spuszczenie wody na to wszystko? Na znalezienie spokoju w całym tym biegu? Joga. Joga i medytacja. Teraz jestem bardzo wkręcona w te klimaty, wszystkie spirytualne. Jestem po wyjeździe na Bali, gdzie pojechałam na obóz jogi z 10 nieznanymi mi dziewczynami. Codziennie o 6 rano jogowałyśmy, później wieczorem medytowałyśmy na plaży i to jest coś, co jest tylko moje. Oczywiście mówię o tym na Instagramie i zachęcam do robienia tej jogi i tak dalej, bo to po prostu jest świetny sposób na stres i na wszystko, ale oprócz tego, że jest to zdrowe na ciało, to jest to bardzo zdrowe dla ducha. Ale powiedz mi sobie, ty ze swoją energią, bo masz, wiesz, no strasznie dużo tej energii, raczej bym ciebie podejrzewał, nie wiem, jakiś fitness, boks, wiesz, K1, karate, na coś takiego. Na boks jest cudowny, to zapraszam. Ja chodzę także od lat, absolutnie. No, także, no, mistrzem nie jestem, w ogóle się do tego nie nadaję kompletnie, ale uparcie chodzę. Ale wyżywasz się i negatywne emocje. Tak, dokładnie. Natomiast, wyrzucasz. Wiesz, wydawało mi się, że po prostu joga dla 21-latki, która ma strasznie dużo energii, nagle, wiesz, 2 godziny w jakichś pozycjach, w tych asanach takich spokojnych, tak. Potem medytacja, dajesz radę, tak? No są, wiesz, różne rodzaje jogi. Ja najbardziej lubię tą spokojną, ponieważ oprócz jogi ja też bardzo dużo ćwiczę w ciągu tygodnia z trenerem personalnym. No teraz będę miała też... Masz trenera personalnego? Gauera, tak, pozdrawiam. Co to znaczy, przepraszam, Gauer? Gauer, on się tak nazywa. A, byś... wiesz, bo już próbowałem przetłumaczyć, że Gauer od gałzy, wiesz, że od patrzenia, albo że to jest jakiś taki personalny on Gauer, jest, wiesz. On nie jest od patrzenia, okay, bo akurat on zawsze ćwiczy razem ze mną i mnie dopinguje. Czyli tak, nie tylko joga. Ćwiczę. Tak, nie. Bardzo często, no przynajmniej minimum 3 razy w tygodniu chodzę na zajęcia właśnie, czy na siłownię i też robię dużo kardio i czegoś tam, więc mam gdzie czyli tą energię. Kardio, yoga, dobrze, no to są te wszystkie kurczę odpowiedzi i plus macho, tak? Nie, macza. Macza, a macza to akurat na właśnie też na energię. Macho czasami też. Słuchajcie, Radia Z, rozmawiam z Julią Wieniawą, bo tak pomyślałem, że jeszcze jak jest tak, joga to przez Y, Vega przez V, to ty może powinnaś być Wieniawa, tak przez wiesz? V? Skoro byś robiła przez V, Wieniawa, wiesz, coś takiego. Moje nazwisko jest bardzo piękne, ma przepiękną historię. No wiem, szlacheckie, prawda? Szlacheckie, bo to jest herb Wieniawa, więc, tak? Tak, jest to. A jak wygląda Wieniawa, herb Wieniawa? Z takim bykiem i z takim, który ma taki tutaj kolczyk. Czyli właśnie. Taki trochę hipster, prawda? Tak, już hipster. Szlachecki hipster. Zobaczcie, nie dość, zobaczcie tak. Piękna, 1400 followersów, filmy, kino i jeszcze szlachcianka, cholera, no to już niebieska w ogóle, wiesz, krew, błękitna krew płynie w moje jak żyły. To może denerwować, wiesz co? Jak to może jak to nie może denerwować. No, nie, bo ja tam gdzieś tam też nie najgorzej, ale jeden chłop u mnie był w rodzinie. Słuchaj, chciałem się spytać o twoich fanów. 1 400 000 fanów, to jest spora rodzina. Mówię o Instagramie. Teraz powiedz mi, jakbyś sobie tak wyobraziła jednego fana. Kto to jest? Jaki jest twój fan?
Tak jakbyś miał teraz opisać swojego takiego typowego fana Julii Wieniawy. Szczerze mówiąc, nie wiem. Myślałam kiedyś, że mam taki target typu 12-13 lat, ale okazało się, że mam głównie dorosłych ludzi. A ktoś ci to zbadał? Tak? Ja sprawdził? Mam swoje statystyki na Instagramie i proszę, widzę, że głównie... I kto tam się pojawił? Głównie są to ludzie 18-25-25-35. Bo to, że jakiś starszy pan tam się pojawi... Starszy pan to... też się pojawia. Nie ukrywam. Dostaję różne wiadomości. Okej, dobrze. Natomiast myślę, że... Z adresami, taki typowy, telefonami. Typowy mój fan, mam nadzieję przynajmniej, że tak wygląda, to jest człowiek młody, z otwartą głową, który właśnie nie hejtuje i to jest taka osoba. Czyli, ale to jest raczej dziewczyna czy chłopak? Głównie mam dziewczynę na Instagramie, tak, rozumiem, ale chłopcy też. Faceci się kochają, dziewczyny raczej naśladują, prawda? Tak. Że one chcą no, jaki ma ale mam też dużo takich chłopaków na Instagramie, którzy mnie polują i też no, za jakiś tam pod cudzysłowie wzór stawiają, aczkolwiek to bardziej chyba w tych kwestiach poglądowych, że ja tak bardzo mówię dużo o tym LGBT i tak dalej, chodzę razem z nimi na paradę równości. To są tacy ludzie, to są ludzie świadomi. Ale co, właśnie chciałem się ciebie spytać o wsparcie, wiesz, bo wspierasz wielu udział, to brawo, kampaniach non-profit, charytatywnych, wspierałaś różne idee, między innymi też byłaś na marszu LGBT i powiedz mi, czy zdarzyło ci się za to jakoś zapłacić, wiesz, bo to jest, myślę sobie, że jak tak jasno zajmujesz stanowisko, musi to być jakimś wyzwaniem dla tych, którzy sądzili, że będziesz w ogóle apolityczna, nie będziesz się mieszała w żadne światopoglądowe historie. Czy było to dla ciebie trudne? Ja staram się być apolityczna i myślę, że mimo wszystko jestem, bo dla mnie marsz LGBT nie w ogóle to nie jest dla mnie polityczne, dla mnie to jest moralność po prostu i moim zdaniem tacy ludzie powinni być tak samo traktowani jak pozostali ludzie i to jest bardziej po prostu walka o równość człowieka i to jest, ja to w ten sposób do tego podchodzę, ale oczywiście po moim marszu LGBT i po mojej okładce wyborczej a propos tego, miałam lawinę hejtu osób, które oczywiście tam właśnie bardzo politycznie się wypowiadały. No i wchodziłaś, komentowałaś, próbowałaś z nimi polemizować, czy... Momentami tak, ale też starałam się to zostawić im, tam się wojny w komentarzach tworzyły, niech oni sobie walczą, ja też nie potrzebuję mieć brudów na własnym podwórku, więc jeżeli widziałam jakieś bardzo takie nieprzychylne, takie chamskie wręcz komentarze, to ja blokuję osoby takie. Ale jesteś w stanie przejść, no to wiesz, chyba trzeba na to drugiego życia, żeby tak naprawdę całe to poletko wyczyścić. Aż tak, to wiadomo, że nie, bo nie mam na to czasu. Instagram nie jest też u mnie. Masz jakąś sprzątaczkę internetową, która się pojawia ze szczotką i tam wiesz, robi. Nie, sama prowadzę Instagrama i staram się go sama tam ogarniać. No, ale tak jak mówię, no nie jest dla mnie priorytetem ten Instagram. Jego prowadzę tylko jak mam czas, bo mimo wszystko jestem głównie na planach z niciopy. Powiedziałeś, że zakochujesz się w ogóle w gejach, prawda? Oglądałeś tą rozmowę? Nie, to też takie wyrwane z kontekstu, ale tak, miałam taką przygodę śmieszną. Nie, bo zastanawiam się, co na to twoi byli chłopcy, wiesz, co za to, co twoi byli faceci na to, wiesz. No, bo geje są zawsze tacy wrażliwi, to są takie dusze artystyczne. Ja uwielbiam, w ogóle mam bardzo wielu przyjaciół gejów, ale to też tak wyolbrzymił pewien portal plotkarski, to moje zdanie, to miała być taka śmieszna anegdotka a propos tam pewnej rozmowy. Słuchaj, nie, śmieję się z tego, że ja, wiesz, będąc tam 20-letnim chłopakiem, za swój styl ubierania też byłem goniony i też miałem ciężkawo, bo wiesz, długie włosy, jakieś szaliczki, wiesz, i tak dalej, no póki nie, że tak powiem, się nie stałem już jakby jakimś tam ciekawym obiektem, bo już stary dziad jestem, ale wtedy pamiętam, to też miałem swoje, wiesz, dostałem się kiedyś między kibiców Legii, którzy mnie gonili, wiesz, na Filcowej. Teraz się śmieję. Nie chcę wiedzieć, co się stało. Dobrze biegałem, nie, dobrze biegałem, wiesz, udało mi się, ale też tam się, że tak powiem, nasłuchałem. Słuchaj, mówisz często, że jesteś po prostu 20-letnią dziewczyną, która spełnia swoje marzenia. Tak. I twoje credo jest takie, że pozwólcie mi na to, prawda? Że, tak. Że na dobrą sprawę, dlaczego masz się z tego tłumaczyć, tak? No dokładnie, tak do tego podchodzę, bo to, że komuś się coś udaje albo nie, to też jest właśnie kwestia szczęścia. To, że ktoś może mieć mniej szczęścia niż ja, no to też nie jest moja wina. Ja zachęcam zawsze do pracy, do realizowania swoich marzeń i tak dalej. I podkreślam ciągle, że jestem wdzięczna za to, co mam. I to nie jest tak, że oho, nie wiadomo, za kogo się uważam i tak dalej. No nie wiem.
Ale wiesz co, myślę sobie, że te twoje wybory, czyli tak myślę sobie, jakbym wspierała takie tematy, które gdzieś tam są społecznie, powiedzmy, kontrowersyjne, to zawsze jest tak, że jakaś część twoich fanów, która ma inne poglądy, to oni mogą ciebie, prawda, próbować ukarać za to, że słuchaj, ale ja myślę sobie na przykład o LGBT inaczej, prawda, a oglądałem ciebie i rozczarowałem się, wiesz. Tak, tak, no to każdy ma prawo wyboru, każdy ma prawo mieć swoje zdanie i ja szanuję każde zdanie, jeżeli jest to zdanie wypowiedziane w sposób kulturalny, w sposób po prostu przyjmowalny, no, jak, w jakiś taki normalny sposób, a nie, że ktoś nagle kogoś wyzywa i krzyczy i tak dalej. Na to sobie po prostu nie pozwala. Każdy może mieć swoje zdanie. Jesteś młoda, więc może ciebie to jeszcze nie spotkało, ale czy na przykład jakieś partie próbowały ciebie kusić jakimiś... nie mówię, żebyś wstąpiła w szeregi, albo na przykład, żeby wsparła, albo żeby coś żebyś powiedziała. Nawet jeśli, no ja bym w to nigdy nie weszła. Nigdy. Nigdy. Znaczy... Tak, ja mam na przykład bardzo fajnego jednego polityka, którego po prostu lubię, oprócz tego, że prywatnie to też się zgadzam z różnymi jego poglądami, jest to Biedroń. On jest, uważam, naprawdę świetnym człowiekiem i by the way, jest to o tyle nowoczesna osoba, z której powinni się inni politycy brać przykład, bo ma Instagram bardzo rozwinięty, masz dużą rzeszę fanów, dzięki temu młodzi ludzie wiedzą, co się w ogóle dzieje. Kurczę, pomóż mi rozwinąć mój Instagram. No, ja mam jakiś problem, że nie wiem, co mam wrzucać na ten Instagram, no, bo Instagram jest taki bardziej zdjęciowo beauty, prawda? I ja jakoś nie mam pomysłu, co do Face'a mam. To pomysł. Jest lifestyle'owy portal, no poza tym Facebook kupił Instagrama, więc słuchaj, już jesteś to prawie... To samo? Patrz, tak. Widzisz, tego się dowiedziałem. Więc no wiesz, no są osoby, które prowadzą Instagram w sposób taki, że wstawiają tylko selfie i ładne zdjęcia, bo przerobione nie wiadomo jak. Są osoby, które prowadzą fajny, cool lifestyle i myślę, że... Ja sobie zanotuję cool lifestyle i poczekajcie i będę to prowadził cool lifestyle. Nie, bo ja mam jakiś problem, że mam mało tych zdjęć takich atrakcyjnych. Moja żona mi powiedziała, żebym się bardziej ogarnął i robił... Starał. Robił częściej. Nie, ja jestem dobry fejsowo, w żartach. Tak. To ja na przykład Facebooka w ogóle nie używam. Tylko Messengera używam do wiadomości, a na przykład tak, żeby przeglądać wall i coś czytać, to w ogóle to już dla mnie jest przeżytek, wiesz? Ach, kurczę, no dobrze. Tylko dorośli, starzy ludzie używają Facebooka, słuchaj, musisz się przestawić na Instagrama. No wiem, no ale co tu, że mówię, no nie będę, wiesz, tam mam parę lat więcej niż 21, kurczę, nawet dwa razy 21. No dobrze, słuchajcie, jesteś usprawiedliwiony. Słuchajcie, Radia Z, Julia Wieniawa jest moim gościem. Julia, posłuchaj, a ja cię chciałem spytać o taką dosyć ciekawą dla mnie relację, czyli relację twoją z twoją mamą, która jest swoją agentką, czy jest tak właściwie można powiedzieć mamadżerką, tak? Mamadżerka. Czy to jest trudne? Bo z drugiej strony, wiesz, na przykład jak możesz okazać niezadowolenie z tego na przykład, że twoja mama ciebie źle umówiła? No. Załóżmy, prawda? Albo czegoś ci nie powtarzała, albo odwrotnie ona na przykład. No też ci może coś kazać? No nie może ci coś kazać, prawda? No, tak, tak. Jak to ustalić? Wiesz, jak tego nie przenieść na ten stół na przykład wigilijny, wiesz, no. Tak, tak, tak. No staramy się rozgraniczać prywatę od pracy, aczkolwiek no nie jest to łatwe, no bo to wszystko jest na jakiejś takiej cienkiej granicy. I z jednej strony czasami mama na przykład coś zapomni, źle mnie umówi i mam ochotę się na nią wydrzeć i powiedzieć, że zrobiła coś źle i tak dalej. A z drugiej strony mam, Boże, przecież to jest moja mama, nie będę na nią się drzeć. No, ale po prostu nauczyłyśmy się sobie mówić po prostu wprost, co nam się nie podoba, co nam się podoba i się i chwalimy i nie chwalimy, żeby to wszystko zachować balans, a jak przyjeżdżam do domu rodzinnego, to po prostu odstawiamy pracę na bok i to jest chyba najważniejsze. Za jaką menadżerkę jest uznawana twoja mama? Dosyć ostrą menadżerkę? Harpagon. Podobno, Harpagon? Tak mówią oni klienci, ale tak. Lubią ją. Klienci ją lubią, co jest dla mnie też ważne, bo ona też jest osobą bardzo taką młodą duchem. No wiesz, walczy o córkę. A jeszcze kogoś ma? Jest ktoś jej jeszcze podopiecznym? Czy na razie tylko... Głównie ja, ale... Mamy Julii Wieniawy. Mamy Weronikę Rosati, tak bardzo, bardziej pod względem instagramowym teraz właśnie pod mamą. Rozmawia teraz jeszcze z jakąś aktorką. Generalnie chcemy rozwinąć gdzieś tam tą działalność, bo mama jest w tym bardzo dobra. Uważam, że odkryłam w niej trochę niechcący gdzieś tam jakieś powołanie. Czy to kto kogo odkrył? Zaraz, czy ty odkryłaś jej talent menadżerki, czy ona wcześniej odkryła talent Julii Wieniawy? Mama zawsze mnie wspierała i jeżeli chciałam iść na jakieś zajęcia taneczne, nie wiem, jazda konna, cokolwiek, to zawsze mi umożliwiała spełniać swoje marzenia i za to jestem jej wdzięczna, ale nigdy w życiu nie pchała mnie w ten świat i nawet nie wiedziała, nie przypuszczała, że kiedykolwiek będę chciała w ten świat brnąć.
zatrudniasz swoją mamę, Julia, to, ja to nie ona ciebie. To ja zatrudniam swoją mamę. To jaki to jest procent? 10%, 20%, a ja z moją mam 20%. No. Ja nie mogę tego powiedzieć, ale jesteśmy umówione. Oczywiście mama pracuje normalnie, jak normalny menadżer, natomiast... to było tak, że ona zawsze była ze mną. Już była moją, w cudzysłowie, menedżerką w szkole, kiedy dostałam jedynkę i nie miałam kiedy poprawić sprawdzianu, to szła i walczyła o mnie jak lwica. Ojejku, a to piękne. Kurczę, nie no, ale to chyba tylko dlatego, że ciebie kochała, nie szła jako twoja menedżerka. Nie, no, czy twoja, jako menedżerka Julii Wieniawy, proszę bardzo natychmiast wykreślić pałę, wstawić no, przynajmniej 2+. Że jak matka i dlatego właśnie menedżerką najlepszą jest mama, bo ona chce twojego dobra. I to było tak, że ja miałam paru menedżerów wcześniej i trochę się na nich zawiodłam, parę było takich spraw, które... Już miałaś wcześniej paru menadżerów? No to taki miałam jakieś podchody i to wyszło nie za dobrze i w ogóle nikomu już w życiu nie zaufam tak jak mam. Ale to nie jest wkurzające, że tańczysz w Tańcu z Gwiazdami, będziesz tańczyła w Tańcu z Gwiazdami. Tak? Nie wiem ile tam jest za ten jeden odcinek i czy to prawda, że Nina musiała sprzedać tą kryształową kulę, ale kurczę, nagle ty tańczysz, a twoja mama siedzi przed telewizorem i pije prosecco i to cię nie wkurza, że tylko ona ma z tego jakiś tam procent, a ja tu muszę się wymęczyć. No. No, ona też dużą robotę wkłada w wszystkie negocjacje. No ja wiem, słyszałem, że podą helikopter Zygmunta Solorza częściej lądował, kiedy były negocjacje na dachu wieżowca. Tak, tak, tak. No dobra, no nieważne. W każdym razie to było tak, że w pewnym momencie powiedziałam, mamo, w sumie ty i tak zawsze jesteś obok mnie. Zawsze przychodzisz na te wszystkie spotkania z tymi moimi, kurde, menadżerami. To może ty się tym zajmij, bo jesteś w tym dobra i tak zawsze mi pomagasz. Dlaczego nie? I po miesiącu była już tak obeznana w temacie, że same gwiazdy się zgłaszały do mojej mamy, do mnie, że hej Julka, czy twoja mama może miałaby czas się mną zająć? Naprawdę było parę takich osób, a ja mówiłam, że no okej, no pogadajcie, ale mama mówi, że nie, na razie tylko Julia. A teraz... No dobrze, czyli jak twoja mama otworzy jakąś szkołę, znaczy albo jakby zechce poszerzyć stajnie starszych, to ja wtedy wkroczę i to będzie taki old Wieniawa management dla tych z taką siwą brodą, jak rozwinąć Instagrama i mieć powyżej 10 tysięcy. Wiesz co, nabierze, będziesz, zadałem takie pytanie internautom, będą zadawali bardzo dziwne pytania. Nie bój się, uwaga. Pierwsze, ile najdłużej wytrzymałaś bez telefonu? Oj. 2 dni. Ale czekaj, tak w ogóle 2 dni całkowicie tak, bez niczego, wcześniej nie zaplanowałaś, że na Instagram wskakiwały zdjęcia co 3 godziny zaplanowane? No nie, no bez przesady. Nie? Ja staram się ogólnie przynajmniej raz w tygodniu zrobić tak, że odkładam na minimum 3 godziny telefon wieczorem i sobie właśnie robię jakieś swoje rzeczy i tak dalej, bo, no bo jednak jestem uzależniona od telefonu, jak każdy chyba młody człowiek w tych czasach. Więc 2 dni miałam takie, że naprawdę odłożyłam telefon i nie używałam. Słuchaj, czy masz jakiś ukryty talent, o którym nikt nie wie, jeszcze nie wie właściwie? To się okaże w Tańcu z Gwiazdami. Aha, okej, czyli to będzie. Kurczę, znowu ci się uda i tu może być znowu problem, wiesz, że znowu się okaże, że bardzo to... Nie wiem. Ale nie co, wiem. W ogóle tańczysz trochę, tak? Czy... No, kiedyś tańczyłam, ale nigdy nie tańczyłam tańca towarzyskiego. To jest w ogóle zabawne, że jako małe dziecko chodziłam na zajęcia tańca towarzyskiego i zostałam z nich wyrzucona po miesiącu, bo byłam tak nadpobudliwa, że przeszkadzałam w zajęciach innym dzieciom. Także, no, nie wiem, czy mam talent do tego tańca, czyli okaże się. Jak to załatwisz teraz w tym Polsacie, żebyś była tak nadpobudliwa, wiesz, bo im rozsadzisz program, kurczę, no. Dobrze, słuchaj, proszę bardzo, ananas na pizzy, spoko czy profanacja? Oczywiście, że spoko. Może być, znajomi, tak? Znajomi jak nie chcą, to zawsze zabieram i zjadam. Dobrze. Gdybyś była pizza, gdybyś była pizzą, przepraszam. Gdybyś była pizzą, to jaką? Ciebie to prosciutto. Raczej tak... Prościuto, czyli że prościuto, że spokojnie prościuto, w sensie, że wszystko, tak? Tak, prościuto, że bezpośrednio. Prościutko, dobrze. Prościutko. To mój stary sugar, jak Włoch idzie do domu, prościuto. Dobra, czy pijany Włoch, jak idzie do domu. Dobrze, najdziwniejsza rzecz, którą widziałaś u kogoś w domu. Ojejku, to była straszna rzecz. Wypchana głowa prawdziwej zebry na ścianie. Nie, to niedobre. To straszne. No co to było w domu akurat kogoś, kto wynajmował ten dom dla nas do serialu. I to był jakiś bogacz w ogóle i tak dalej. I jak ja to zobaczyłam, to mi tak było przykro. Jak ktoś w ogóle mógł mieć wypchaną głowę zebry na chacie? To go już nie lubimy. Dobra. Tak. Czy masz jakąś ksywkę, o której nie wiemy? Wienia.
No tak. No ale to już chyba wiecie. To już, już w tym tak momencie. Do mnie nie mówią, ale całe życie mówili do mnie moi znajomi. Wienia, wieńka. Ulubiona bajka z dzieciństwa, czyli sprzed miesiąca. Ja z bajkami jestem bardzo na bieżąco i oglądam do tej pory ze wszystkimi, czy z moimi Dobra. Siostrami. Natomiast ulubiona Kopciuszek. Kopciuszek, czyli taki ktoś, kto kopie ubrania, prawda? Tak. Dobrze. Jak długo byś, byś wytrzymała przy apokalipsa, jak długo byś wytrzymała przy apokalipsie zombie i czy jesteś na nią gotowa? Chyba zostałabym zombie razem z nimi, bo pewnie od ugryzienia jest się zombie, no to pewnie. Chcę, bo ty jesteś właśnie pokolenie takich filmów, prawda? W pewnym sensie tak sobie myślę, że to takie myślenie o tym, żeby się zabezpieczyć, bo zombie przyjdą, to jest jakoś taki bardziej, bo wiesz, bo moje to raczej się bało Frankensteina, wiesz, natomiast wy macie zombie, prawda? Czy... Ostatnio oglądałam film Jarmusza o zombie i to była tragedia, nie wiem, czy ty to widziałeś. I już się tego tak nie boimy, ale już jak tak, byłam nie, dzieckiem, bardzo... tak, no. Że bardziej jednak ten dzień, parę dni bez telefonu, dobrze? Okay. Tak. Co było spoko 5 lat temu, a teraz nie jest? Co było spoko 5 lat temu, a teraz nie jest? No właśnie chyba... Chociaż nie, internet już był tak bardzo mocno. No to nie wiem. Nie wiem. Słuchaj, mail to już był chyba, kurczę... Nie, mówię jest... o takim, wiesz... A, no tak, tak. Bardzo... No takim nie to, że mail, prawda? Nie, że mail, tylko że ten Instagram i tak dalej, no. Gdybyś wiedziała, że otrzymasz prawdziwą odpowiedź na jedno pytanie, o co byś zapytała? Co będzie po śmierci? Chyba to wszyscy by chcieli wiedzieć, co się stanie po śmierci. No proszę. Uwaga, masz jakąś fobię? Arachnofobię. Boisz się pająków? Tak. To jak moja córka. Na maksa. Co jest z tym pokoleniem? Ja dostaję histerii. Po prostu. Czyli rozumiem, że to jest tak, że jakikolwiek, nie wiem, pobyt, czy gdzieś tam w hotelu, czy w domu, że się pojawi jakiś pająk, to rozumiem, że trzeba go natychmiast zgładzić, rzucić się, ty się chowasz, tak? Nie no, zazwyczaj staram się, żeby ktoś nie zabijał tylko do szklanki i przez okno, aczkolwiek ja to jestem taka, że... Boisz się, tak? Najlepiej to rzucić butem i ten... Nie, bardzo się boję, tak to jest. Czyli rozumiem, że... No tak, dobrze. A od czego jesteś uzależniona? No, to już rozmawialiśmy. Od telefonu i od... Od nie wiem. Ale to i tak ci, wiesz, gratuluję tych 3 godzin bez telefonu. Ale wiesz, jak się dowiedziałam, że jestem uzależniona, no, po tym, że pierwsze, co robiłam, jak wstawałam, no to sprawdzałam notyfikacje w telefonie. To było trochę przerażające. A co to jest kurczę? Notification, no w sensie... A, co tam, co nowego? Co tak? Nowego. O, dobrze, kurczę, ale ja to robię cały czas, więc wychodzi na to, że w ogóle jesteśmy w takim pokoleniu. Tak, kurczę, tak, kurczę tak. Może ja mam 22 lata. A jednak. Tam się posiwiał. Słuchajcie, Radia Z, Julia Wieniawa. Teraz zagrasz, sporo filmów teraz się pojawi, tak. Prawda, stało, bo teraz jakiś jeden film się pojawił, w którym się odradza chodzenie do lasu, to jest prawda? Mhm. W lesie dziś nie zaśnie. Czy rozumiem, że jakaś, no właśnie, czy to chodzi o, że żaden grzybiarz nie zaśnie, tak? Nawet grzybiarz. Ale kogo gra? Bo... Nawet zwierzęta nie zasną, nikt nie zaśnie. To jest, słuchaj... Pierwszy od lat polski horror, slasher dokładnie, Bartka Kowalskiego. Jest to reżyser, który dostał nagrodę w Gdyni za debiut reżyserski, za Plac Zabaw, więc bardzo fajny człowiek. Sam napisał scenariusz i jego marzeniem zawsze było właśnie zrobić horror. Ja sama horrorów nie lubię oglądać, bo się później boję przez miesiąc, ale zawsze moim marzeniem było zagrać w horror. No dobrze, teraz myślisz, że jak zagrasz, to się zaimpregnujesz na banie się. Może być tak, że wiesz, że zagrałaś i potem się będziesz bała tego, że tam zagrałaś. Czy się odważyłaś w nim zagrać? Na szczęście nie ja grałam straszną osobę w tym filmie, tylko gdzieś tam bohaterkę, aczkolwiek zastanawiałam się kiedyś, jak byłam młodsza, co by było, gdybym ja zagrała taką Samarę. Ja bym później nie mogła spojrzeć w lustro chyba. Słuchaj, ale polski horror, to nie było takiego gatunku za wiele, bym powiedział. I czy to nie jest trochę ryzyko, żeby kręcić taki film? Wiesz? Jest ryzyko, bo Polska nie ma budżetu na takie filmy, ale myślę, że ten film będzie fajny. Trochę z przymrużeniem oka, momentami też i strasznie, trochę śmiesznie. Ale giniesz, ale... czy nie? A zobaczysz. Dobrze, okej. Okay, tego ci nie powiem, musisz iść do kina. Dobrze, w porządku. Czy dziś w lesie nie zaśnie nikt? Rozumiem, że grzybiarze, sezon wiosenny, bo kiedy premiera? W marcu. Mogą już się bać. I też kolejny film, czyli kontynuacja Sali Samobójców, tak? Tak.
hejter Janka Komasy. Tam nie mam wielkiej roli, ale jest to postać, wokół której cała fabuła się kręci. Też fajne. No i zobacz, tu wracamy znowu do tego, czego się boją ludzie młodzi w naszych czasach. Już nie, że za ekranem jest jakiś pedofil i tak dalej, trzeba się bać, z kim się pisze, tylko boimy się hejtu tak naprawdę, tego, z który nas dotyka z każdej strony. No i o tym właśnie jest ten film, o tym hejcie, jak on może zrujnować nawet komuś życie. No więc taki dosyć skrajna oczywiście opowieść o tym, ale myślę, że ciekawa. Ale jesteście już, znaczy ten film już jest montowany, tak? Czy też w marcu. Wszystko w marcu się wszystko w marcu dzieje, i znowu tak. W marcu, dlatego my tak robimy szybko ten wywiad, bo tak. Potem w marcu będzie, zobaczcie, i Bieniawa tu, i znowu tu, i jeszcze Taniec z Gwiazdami. No tak? I jeszcze Taniec z Gwiazdami, również pierwszy odcinek w marcu, i jeszcze debiut w teatrze, również w marcu, więc ja nie wiem, czy ja będę spała. Proponuję, żebyś w marcu po prostu wyjechała, wiesz, bo mam wrażenie, że będzie ciężko, prawda? No, nie, właśnie muszę zostać, no bo ten taniec na żywo. Natomiast to będzie bardzo intensywny miesiąc, już się nie mogę doczekać, a też trochę się boję tego miesiąca. Słuchajcie, Radia Z, Julia Bieniawa jest moim gościem, czyli dużo się będzie działo od marca, program Nie Mam Pytań. Kończąc już naszą dzisiejszą rozmowę, powiedz mi, co mi powiesz, jak się za 5 lat spotkamy? Za 5 lat? Myślę, że będę tą samą osobą, ale troszkę bardziej doświadczoną i powiem ci, że nie żałuję tego, co zrobiłam 5 lat temu. Nie będziesz żałowała, nie. Tak? A są jakieś czasami rzeczy, tak jak się oglądasz gdzieś tam do tyłu, których, nie wiem, na przykład medialnie żałujesz, że tak sobie myślisz, kurczę, mogłabyś to inaczej rozegrać, albo tego nie robić. Chyba nie było rzeczy, której bym żałowała, takiej typu zawodowej, ale raczej żałuję takich rzeczy typu, o Boże, po co ja kiedyś doklejałam rzęsy, po co ja się tak malowałam. Im starsza jestem, tym mniej się maluję, tym bardziej jest naturalna i tak dalej, więc raczej takich dziecinnych głupot. A tak to nie, jeżeli chodzi o zawodowe kwestie. Wszystko było po coś, wszystko mnie czegoś nauczyło. Nawet jak coś było głupsze, to pokazało mi, czego nie robić. No tak, ja wiem, no, czyli jakby po prostu doświadczenia, no wiesz, jakby, kurczę, no to artystom, wiesz, się zdarza, kurczę, już, wiesz, parudziesięcioletnim ludziom, którzy gdzieś tam, wiesz, wejdą w nie, to w końcu jesteś tak młoda, że chyba masz do tego prawo, ale tak jakbyś sobie nie pozwalała na to czasami, tak, czy nie, czy już tak nie jest? Przepraszam, znaczy nie, mówię pytanie, o tym, bo już nie, może zapętliłem. Nie, zapętliłem się, że nie, zamyśliłaś się tak. Nie, chciałem spytać to się już ciebie, jest że... wejście, a, nie, ale jest ostatnie, bardzo dobrze, także już wiesz. Dobra, spytajmy o coś innego. Czyli jeszcze jakie plany, bo rozumiem, że to są mocne, ale takie plany dalekosiężne. Myślę sobie o takich planach, wiesz, za 4 lata, za 5 lat. No mam lat, nadzieję, że za 5 lat, jak się z tobą zobaczę, to powiem ci, hej, Hollywood? Oh, great. A, dobrze, ale poczekaj, ale są jakieś podejścia, czy nie? Jestem w trakcie rozmów z pewnym menadżerem ze Stanów, który już parę razy wysłał mi casting właśnie do Hollywood. Miałam swój pierwszy self-tape za granicę. Self-tape to jest właśnie taki casting, który nagrywa. Bo ja rozumiem, że self-tape to jest robienie sobie selfie, tylko że filmowanie się. Tak, tak, no. Nie, czyli jest... twoja osobista taśma, tak? I moja osobista taśma, tak? Którą, no bo nie jestem jakby na miejscu. Najlepiej, żeby mieszkać w Stanach, żeby w ogóle tam coś robić. Natomiast są też możliwości takie, że możesz nagrać się albo w studio, albo telefonem w domu na białym tle najlepiej. I to jest producent jakiś, tak? Czy to jest ktoś stamtąd? To jest akurat menadżer, który po prostu dostaje od różnych produkcji zapytania, że poszukujemy na przykład 20-latki załóżmy z wschodnioeuropejskim akcentem. To się najczęściej zdarza, wiadomo, jesteśmy z Polski, więc zawsze ten akcent gdzieś tam będzie wyczuwalny, dopóki nie będę tam mieszkać. No i potrzebujemy taką osobę do filmu. No i wtedy taka osoba mi wysyła. Będę casting z briefem, z całym scenariuszem, muszę się nauczyć po angielsku, załóżmy 5 scen albo 5 stron. Nagrywam się, wysyłam i później czekamy, albo to trwa tydzień, albo to no trwa No i co, już miesiące. Miałaś jakiś taki pozytywny odzew? No jeszcze nigdy nic nie wygrałam tam, no bo dopiero zaczęłam to robić, ale taki odzew dostałam, że właśnie ogólnie są mną zainteresowani, że będą wysyłać mi te castingi, że spodobałam się. Do tej roli akurat na przykład potrzebowali kogoś starszego albo blondynkę, ale jak wy jesteś gdzieś tam na oku. No wiesz, więc ja twierdzę, kolor włosów to jeszcze tam jest do ogarnięcia. No tak, tak, ale wiesz, wszystko chodzi o różne typy, albo że nie wiem, no ktoś inny się spodobał. Wiadomo, tam jest konkurencja ogromna, więc...
Najważniejsze dla mnie jest to, żeby wierzyć w to, że nic w życiu nie jest niemożliwe, tylko żeby po prostu ciężką pracą dojść do różnych tam rzeczy. No ale wiesz co, od Julii do Julii, kurczę, to bardzo blisko, a poza tym ta wyższa, no to Wieniawa już pisane przez V, kurczę, już to Wega, prawda? To będzie Łyniawa. Łyniawa, tak, Wieniawa już to, Wega przecież to już, wiesz, tak, opracował i mu to wyszło. Dobrze, to życzymy wobec tego powodzenia, bardzo dziękuję za wywiad, Julia. Wszystkiego dobrego, no i zobaczymy, co z tą szklaną kulą, wiesz, czy, bo teraz będą mieli tekturowo, bo wszystko poszło tak, jednak. Wszystko poszło na stawkę. Na stawkę. Więc oglądamy i kibicujemy program. Nie mam pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie mam pytań. Wywiad Szymona Majewskiego w Radiu Z.